Teraz czas na wykład. Zaprosiliśmy dwóch braci, zakonnych i również braci krwi, ojca Stefana i ojca Jacka. Także bardzo dziękuję ojcu Jackowi za przyjazd aż z Poznania do nas, żeby tą prelekcję do nas, to słowo do nas skierować. Temat jest frapujący, także ja już nie zatrzymuję. Zapraszam ojcze. Bardzo dziękuję. Ja jednak włożę chyba o to. Niestety. Mam nadzieję, że to nie będzie zadziwiająco wyglądał. Bardzo dziękuję też właśnie za zaproszenie i za dziękuję wam za tę mszę świętą, która dla mnie była też przeżyciem wielkim. Ja pierwszy raz w życiu uczestniczyłem w takiej mszy świętej, gdzie są sami mężczyźni i z taką werną śpiewają, modlą się i... A w ogóle melodie były takie, jak na naszych spływach, nie, w naszym duszpasterstwie akademickim w latach 70., kiedy sam grałem na gitarze wtedy jeszcze. Teraz czasami, ale rzadziej, trochę rzadziej. Wtedy byliśmy studentami medycyny, nie wiedzieliśmy w ogóle, że koloru nie zmienimy, ale zmienimy kształt fartucha. No i tak się zrobi, jak już wiedzieliśmy, że tam, jak już byliśmy w nowicjacie, to stwierdziliśmy, no to przeszliśmy na internę dogłębną. No i ile razy spowiadam, to sobie przypominam, że jestem internistą innym niż myślałem, że będę. Prawda? Ale ta jednak medycyna, którą studiowaliśmy, której nie zostawiliśmy dlatego, że nam przestała się podobać, tylko że przyszło coś jednak większego, też w jakiś sposób w nas pozostała, prawda? I z tego powodu ja kiedyś wylądowałem już po święceniach, a to świeżo po święceniach, 2 lata po święceniach, wylądowałem w Bostonie, w ośrodku, który zajmował się zagadnieniami bioetycznymi, prawda? Ośrodku katolickim. Wtedy wałkowano sprawę stanu wegetatywnego. Ludzi, którzy wydaje się, że mogą nie mieć świadomości, wtedy przeważał pogląd, że oni utracili świadomość całkowicie i nieodwracalnie. Nawet ja sam przez jakiś czas to zacząłem wierzyć. A potem przestałem wierzyć w pewnym momencie. To było dla mnie też i duchowe jakieś przeżycie. Tak jakby poczułem, że oni mówią wręcz do mnie, my żyjemy. I potem szukałem literatury na ten temat i nie mogłem za bardzo znaleźć, bo nie było zbyt wiele. W każdym razie czas popłynął trochę dalej. Wylądowałem w roku 2000 w Rzymie, żeby spowiadać ludzi w czasie roku jubileuszowego 2000. Jako spowiednik nadzwyczajny w świątyni Santa Maria Maggiore, Matki Bożej Większej, gdzie Dominikanie spowiadają. I ja tam spowiadałem. Wtedy jeszcze nawet francuski pamiętałem, więc miałem chyba 6 czy 7 języków wypisanych. Sam się zdziwiłem, jak to się stało. Najwięcej było spowiedzi po angielsku, co ciekawe. Na drugim chyba po włosku dopiero. Na trzecim po rosyjsku. Na czwartym po polsku. A na piątym, szóstym to właśnie niemiecki, francuski. I później wszystkie języki słowiańskie, jakie tam tego było też. I co się stało? Ja stwierdziłem, jak już jestem w Uniwersytecie Dominikańskim, fizycznie mieszkam, no to tam licencjat trzeba chociaż napisać. Licencjat rzymski to jest już taki, tak naprawdę odpowiada naszej magisterce, bo tam nie ma magisterki. Jest licencjat rzymski i jest zaraz potem doktorat. No i właśnie to zrobiłem. Znalazłem książkę Beyond Brain Death, Poza śmiercią mózgową, która traktowała właśnie o sytuacji chorych z urazem mózgu. I stwierdziłem, że to jest właśnie to, czego mi potrzeba było przez długi czas. Zresztą ta książka jakoś przyciągnęła mnie. To było też jedno z takich dziwnych doświadczeń w moim życiu. Wchodzę do biblioteki, coś mi mówi, że mam iść do tej półki. Podchodzę, coś mi... Sam wyciągam rękę po prostu od razu. Biorę książkę, do której ta ręka mi jakoś sama się kieruje. Chwytam, patrzę, Beyond Brain Death. Myślę, przecież ja taką książkę poluję już od kilku lat. I
No i napisałem tą pracę o śmierci mózgowej, a potem u profesora Talara, nie wiem, czy Państwo słyszeliście o profesorze Talarze coś, on zajmuje się wybudzeniami chorych ze śpiączki. No, wybudzał tych chorych kilkuset, przy czym tych ciężkich przypadków miał ze 200, takich naprawdę ciężkich. A kilka przypadków było takich już naprawdę, kiedy mówiono tak. Trzeba się zgodzić na pobranie narządów. Nic nie będzie z tego dziecka, nic nie będzie z tego człowieka, nic nie będzie, jeden to był na przykład, zobaczymy ich na końcu wykładu mojego. Policjant taki, a nic z niego nie będzie, już zbierali pieniądze na pogrzeb, a profesor Taler mówi, a niech przyjedzie do mnie jeszcze. No i przyjechał i teraz opowiada o swoim życiu, prawda, do policji, co prawda nie wrócił, bo aż tak sprawność nie wróciła, zresztą prawdę mówiąc, ona cały czas się powiększała. Ale ci ludzie żyją dzięki profesorowi Talarowi, bo było włos od momentu, kiedy by się rodziny zgodziły na pobranie narządu, wtedy jest orzeczenie śmierci mózgowej, proste testy, które się wykonuje i pobieramy narządy, prawda? Więc tak to wygląda i dlatego stwierdziłem, że ktoś musi o tym mówić całą prawdę o tym wszystkim, bo to wszystko jest ukryte za takim welonem pięknych słów i określeń, a za tym kryje się prawda, no, brutalna w sumie. Wiem, że to może was bardzo zaskoczyć, ponieważ ogólna wiedza w mediach jest zawsze wszystko dobrze, kryteria są wspaniałe i dobre, możemy na nich polegać, nie ma powodów do żadnych tutaj obaw. Moje zdanie nie jest takie tutaj, w tej sprawie. Uważam, że neurologiczne kryteria śmierci są nienaukowe i nie mówią o śmierci człowieka w ogóle. Że człowiek ginie podczas pobierania narządów, w czasie których też już antycypuje właściwie konkluzję wykładu, nie ma obowiązku znieczulenia, prawda? Więc część anestezjologów znieczula, a część nie. Podaje się środki zwiotczające, które powodują, że mięśnie są sparaliżowane, nie ma ruchów, ale chory po prostu może odczuwać ból. To też jest jedna z ważniejszych rzeczy. Mówię jak gdyby na samym początku, co to dojdziemy może do końca, ale w gruncie rzeczy te proste wnioski należy zapamiętać. Profesor Talar kiedyś znalazł, ja go też teraz często umieszczam na właśnie takich spotkaniach, sentencję Hipokratesa. Żaden uraz głowy nie jest tak łagodny, aby go całkowicie lekceważyć, ani żaden uraz głowy nie jest tak ciężki, aby tracić wszelką nadzieję. Przysięga Hipokratesa jest długa, ale wybierzemy tylko zdanie z niej. Nikomu nie podam śmiertelnego środka, nawet wtedy, gdy będę o to poproszony i nikomu nie będę przy tym doradzał. Również nie podam żadnej kobiecie środka do spędzenia płodu. Czyli po prostu Grecy jakoś rozumieli, że lekarz nie powinien zabijać, prawda? I wszyscy wiemy o tym, że co innego, czym innym jest, gdy lekarz naprawdę zawsze służy zdrowiu i życiu chorych, a czym innym, gdy lekarz robi to, a też na przykład przeprowadza aborcję albo robi coś takiego, czy eutanazję. To już jest nie ten sam lekarz, nie ta sama medycyna. I w Polsce walka o prawa dzieci nienarodzonych jest czymś normalnym, jest znanym i uzyskuje powszechną aprobatę. Natomiast sprawa śmierci mózgowej jest prawie nieznana, nie przebija się do mediów. Bardzo niewiele osób coś wie na ten temat. Dlatego musimy zająć się sprawą taką, czy śmierć mózgowa jest w ogóle śmiercią i czy tak, czy nie. Co to jest śmierć mózgowa? To jest takie pytanie właściwie najważniejsze na początek. O śmierci mózgowej mówimy w przypadku pacjenta, który jest w głębokiej śpiączce, który nie ma odruchów, z którym nie ma kontaktu i który również sam nie oddycha, czyli nie ma odruchu oddechowego.
Czyli śpiączka jest kluczową rzeczą tutaj, tak naprawdę. Definicje śpiączki bywają różne, ale tutaj wybrałem Tareka i Gabera, brytyjskich autorów, którzy taką sformułowali definicję, stan, że to jest stan nieświadomości, w którym pacjent demonstruje brak reakcji na bodźce lub reakcję minimalną, nie ma cyklu snu i czuwania i nie otwiera oczu, odruchy z pnia mózgu są zachowane. Cykl snu i czuwania występuje u pacjentów w stanie wegetatywnym. Na czym to polega? Na tym, że ci pacjenci, tak jak każdy z nas, budzą się i otwierają oczy, nawet próbują troszeczkę wodzić tymi oczami za różnymi obiektami, ale nie ma nadal z nimi kontaktu, nic nie mogą mówić. Na ogół są sparaliżowani często, prawie całkowicie, albo wykonują ruchy, jeżeli wracają zdolność ruchu, to ruchy, które trudno uznać za celowe, nie widać tego w każdym razie. Ale cykl snu i czuwania jest i sami oddychają. Natomiast, żeby nie mylić, czyli nie mylić zwykłą śpiączkę ze stanem wegetatywnym, oni właśnie tutaj ci autorzy podkreślili, nie ma cyklu snu i czuwania, nie ma otwierania oczu. I odruchy z pnia mózgu są zachowane, czyli prawda, reakcja na światło, na dotknięcie rogówki, odruch kaszlowy, odruch wykrztuśny, odruchy bólowe w obrębie głowy. Na takiej skali jeden ze znanych autorów, profesor Zeman, tak tu umieścił, że uraz mózgu powoduje od razu wystąpienie symptomów śmierci mózgowej, która nie jest śmiercią, ale tak się nazywa nadal, co powoduje śpiączkę, co może przejść. Oczywiście może od razu nastąpić śmierć na każdym z tych etapów. Może to przejść w stan wegetatywny, tutaj SW i przetrwały stan wegetatywny. Właśnie, stan wegetatywny, chory sam oddycha, ma cykl snu i czuwania. Jest to stan chroniczny. To występuje. Śpiączka na ogół trwa kilka dni, wyjątkowo trwa 2 tygodnie, bardzo rzadko, powiedzmy 3 tygodnie, prawie nigdy dłużej. Teraz niestety to jest po angielsku, bo ja nie umiem na razie podkładać i nikt mi to na razie jeszcze w tym też nie pomógł. Dostałem kiedyś od profesora Coimbry, to jest schemat, prawda? Neurologa z Brazylii, który tym się zajmuje, który zresztą leczył papieża Jana Pawła II. To jest czaszka, prawda, półkule mózgowe, schemat naczynia krwionośnego, tętniczego, tętnica, krew natleniona wpływa tu, krew żylna odpływa tutaj już żyłami, normalne ciśnienie śródczaszkowe, wszystko działa dobrze. I normalny przepływ krwi, który wynosi 60 do 100 mg na 60 ml normalnie, 60 albo 70 ml na 100 g tkanki mózgowej na minutę. Taki jest przepływ krwi przez mózg normalnie. Dostarcza krew oczywiście tlen i glukozę i wszystko tak wygląda. Również w naszej obecnej sytuacji każdy z nas ma mniej więcej taki przepływ krwi przez mózg. Ale gdy mamy do czynienia z obrzękiem mózgu, a typowym dawcą jest człowiek z obrzękiem mózgu. W Polsce na ogół jest to spowodowane stroke po angielsku. Ja czasami zapominam, bo ja cały czas po angielsku funkcjonowałem w Rzymie i dlatego udar mózgu właśnie, to w Polsce jest większość dawców, to jest po udarze, ale na wysokim pozycji znajdują się dawcy po urazach mechanicznych spowodowanych wypadkami. I następuje obrzęk mózgu, zwiększa się ciśnienie śródczaszkowe wskutek zwiększenia objętości mózgu. Naczynia mózgowe są zwężone z tego powodu, po prostu tutaj występuje zwykła mechanika, zwykłe działania praw fizyki i to zaczyna powodować, że przepływ krwi przez mózg staje się coraz mniejszy. Jeśli spadnie do poziomu, poniżej poziomu 50%,
Wtedy zaczynają wypadać odruchy czaszkowe, czyli chory przestaje reagować na ból, przestaje mieć odruch źreniczny, odruch rogówkowy, odruch kaszlowy i wykrztuśny. To są te najważniejsze. Po prostu pewne funkcje zaczynają wysiadać, ale to oznacza jedną rzecz, że tkanka mózgowa przestaje funkcjonować normalnie, natomiast jest normalnie żywa. I ta funkcja może zostać jeszcze przywrócona, jeśli normalne ciśnienie śródczaszkowe powróci i normalny przepływ krwi będzie na nowo możliwy. Czyli po prostu to jest właściwie z punktu widzenia naukowego, to jest najważniejsza rzecz, żeby to zrozumieć, że chory zdradza objawy takie, które są w definicji śmierci mózgowej już wtedy, gdy jego stan jest w pełni odwracalny. Już w pierwszych godzinach śpiączki ma te objawy, a tymczasem objawy te można odwrócić i to no, w 100% w dużym części przypadków, nawet do 2 dni i nocy, czyli 2 razy 24 godziny od momentu wystąpienia tej śpiączki, prawda, ciężkiej śpiączki. I ten zespół został nazwany uogólnionym płócieniem iskemicznym, czyli płócieniem niedokrwiennym uogólnionym, global ischemic penumbra. Ważnym tutaj elementem jest to, że u tych chorych wskutek zmniejszenia przepływu krwi przez mózg, czyli przez przysadkę, następuje również zmniejszenie produkcji hormonów tarczycy, co powoduje, że szanse chorego na wyzdrowienie bardzo się zmniejszają. Jeśli nie podamy hormonów tarczycy u takiego chorego, bardzo zmniejszamy mu szanse na wyleczenie. Ponieważ one są istotne dla funkcjonowania całego organizmu, a w szczególności dla samego mózgu, który się regeneruje i który powraca do normalnych czynności tylko wtedy, gdy jest normalny poziom hormonów tarczycy. Niestety, w Polsce takim chorym hormonów tarczycy się w ogóle nie podaje, mimo że ta sprawa jest znana już od dawna. To jest jeden z przykładów systemowych zaniedbań. To jest wszystko z wykładu profesora Coimbry w Rzymie. On mi pozwolił korzystać z tego. Ja lojalnie przyznaję, to nie są żadne moje wymysły, tylko profesora neurochirurga z São Paulo, który wielokrotnie na różnych sympozjach międzynarodowych o tym mówi. Ale ponieważ to jest ciągle nieznane, więc zgodził się nawet wykorzystywać ten jego wykład również w tej formie, że częściowo korzystać do prezentacji swoich. Mózg, jak nam się kojarzy oczywiście ze świadomością i słusznie, no mózg jest odpowiedzialny za generowanie świadomości, chociaż jak później w filozoficznym części zobaczymy, wcale nie jest siedzibą duszy, bo dusza jest cała w każdym fragmencie naszego ciała, jak powiedział święty Tomasz, a nie jest tylko w mózgu, co bardzo trudno nam zdroworozsądkowo obecnie przyjąć. W pniu mózgu oraz w częściach mózgu w pobliżu pnia mózgu oraz nawet częściowo już w rdzeniu kręgowym znajduje się twór siatkowaty. Jest to struktura, którą anatomicznie trudno wskazać, ale która istnieje w mózgu jako struktura funkcjonalna i ona jest odpowiedzialna za nasze wybudzanie, to znaczy każdy z nas, na przykład jak się budzi, to znaczy, że twór siatkowaty wstępujący generuje impulsy, które idą coraz wyżej i powodują uruchamianie różnych ośrodków, w wyniku czego otwieramy w końcu oczy po prostu i wstajemy. Gdyby ten twór był zablokowany, to byśmy po prostu nigdy tych oczu nie otworzyli. Nasz sen by nigdy się nie skończył, prawda?
Kora mózgu odpowiada za zawartość świadomości, tak się mówi, chociaż jest to dosyć umowne, bo mózg jest jednak całością. Oczywiście nie będziemy się teraz w to bardzo wgłębiać. Rolę takiej dyspozytorni spełnia wzgórze, które jest na drodze od pnia mózgu do kory mózgu i z powrotem wszystkie włókna przechodzą przez wzgórze. Ciekawe, że najwyższe integrujące funkcje nie znajduje się w korze, tylko w śródmózgowiu. Na przykład, to jest taka jedna z tajemnic, dlaczego tenisista jest w stanie grać w tenisa? Ponieważ tenisista, nie wiem czy w żeńskim tenisie tak jest, ale w męskim na pewno, nie widzi piłki w ogóle. Nie może zobaczyć piłka, leczy za szybko, żeby impuls dotarł do kory mózgowej w ogóle. A gra, prawda? Uderza w tą piłkę, wszystko działa dobrze i nikt nie wie, jak to się dzieje. To jest jedno z takich prostych pytań, na które nikt nie zna wyczerpującej odpowiedzi w tej chwili. Jakim cudem tenisista gra w tenisa zawodowy w ogóle? Być może dlatego, że centrum integrujące jest w śródmózgowiu i ono, wiemy, że każdy sportowiec działa w tym sensie instynktownie. To nie jest tak, że on tam myśli wiele, co on ma zrobić, jak skacze, jak biega i tak dalej. To są funkcje, które mamy na niższym poziomie i które tak naprawdę one kierują naszym zachowaniem. One powodują, że my mamy taką gotowość, to jest też taki paradoks, że nasze reakcje są szybsze niż nasza świadomość. Prawda? Jest w filozofii nawet to jest rozważane, jak to jest tam możliwe i tak dalej. Też to nie będziemy za bardzo wchodzić, ale w każdym razie jest to bardzo ciekawe zagadnienie, jak funkcjonuje ludzka świadomość. I jest to właśnie ten system, znaczy nie kora dominuje tak naprawdę w naszym zachowaniu. Schematycznie, tu jest kora, a tu jest pień mózgu. Na początku się wszystkim wydawało, że to kora o wszystkim decyduje. Oczywiście jest jeszcze taka opinia, że może pień mózgu, to śródmózgowy i tak dalej. Raczej wszyscy obecnie mówią, że to będzie kora i ten ośrodek śródmózgowy, które współpracują ze sobą. No idź dalej, coś mi tutaj... Teraz tylko tak, jak wygląda stan świadomości? No, są różne sposoby badania. Niestety w Polsce się właśnie tych chorych na ogół bada tylko palpacyjnie. Bada się, czy mają te odruchy czaszkowe. Nie bada się chorych na przykład stosując potencjały wywołane, czyli specjalistyczne EEG, nawet zwykłego EEG się nie robi, nie ma obowiązku. Podczas gdy takie specjalistyczne EEG, które jest nazwane po angielsku właśnie Event-Related Brain Potentials, czyli potencjały mózgowe związane z wydarzeniem, czyli prowokowane, mogą pokazać, czy pacjent działa, słyszy, czy nie słyszy i co z tego wszystkiego rozumie. Jest to metoda nieinwazyjna, może wymagająca treningu oczywiście jak wszystko, ale możliwa do stosowania. I co ważne, może zbadać przetwarzanie bodźców semantycznych przez pacjenta. Na przykład, gdy powie się zdanie z jakąś sprzecznością, wtedy w mózgu człowieka, każdego człowieka, powstanie negatywna fala ciemieniowa, tak zwana. Jak powiem na przykład, że kółko jest kwadratowe, każdy z nas ma w tej chwili tą falę w głowie, że tak powiem. Albo jak my powiemy na przykład, że białe jest czarne, albo na przykład, że jak świeci słońce, to pada deszcz, prawda? To coś się nam nie zgadza, prawda? I jak chory usłyszy coś takiego, a niby jest w strasznej śpiączce i nic nie słyszy i nic nie wie, jeżeli u niego wystąpi ta fala ciemieniowa, którą tu widzimy, tu to N1, to znaczy, że ten chory nie tylko słyszał, ale zrozumiał, co było powiedziane i wystąpiła u niego normalna reakcja, jak u każdego zdrowego człowieka. I ten autor tego artykułu, który to podał, te dane, Kotschubej z Niemiec, mówi, że
wielu pacjentów w śpiączce i wielu pacjentów w stanie wegetatywnym rozumie ludzką mowę. On mówi, ja nie wiem, czy to oznacza normalną świadomość, ale w każdym razie mają reakcję na ludzką mowę. Też mają reakcję na swoje imię i tak dalej. Na imię matki, bo to jest bardzo mocny bodziec, czy na głos matki, to są różne takie badania. W każdym razie zdolność do uchwycenia semantycznych elementów ludzkiej mowy wskazuje na to, że nie powinniśmy tych chorych tak łatwo traktować jako ludzi na pewno pozbawionych świadomości. Nie możemy utożsamiać świadomości z racjonalną ekspresją zachowania się. Ci ludzie rzeczywiście nie mogą w żaden sposób pokazać, że coś rozumieją, bo są sparaliżowani, prawda? Mówimy o takich przypadkach. Jeden z przypadków, zresztą będzie pokazany, to był Zach Dunlop, taki młody Amerykanin, który spadł z kłada i wylądował w szpitalu, mieli od niego pobierać narządy. Słyszał, jak komisja lekarska, stojąc nad nim, mówiła, że no nic z niego nie będzie i trzeba narządy pobrać i tak dalej. Mówi później o tym wywiadach, że chciał ją wyrzucić przez okno, ale nie mógł nic zrobić wtedy. W każdym razie, jeśli stwierdzamy, że te stany mentalne mogą być, że może być świadomość, może jest w każdym razie zrozumienie nawet ludzkiej mowy, to na pewno to świadczy o tym, że ci pacjenci mają potencjał do po prostu wyzdrowienia i powinniśmy to brać mocno pod uwagę. To jest takie ogólne badanie. Teoretycznie moglibyśmy też stosować czynnościowy rezonans magnetyczny. W Polsce rezonans magnetyczny już jest robiony dosyć często i czynnościowy rezonans magnetyczny pokazuje funkcję mózgu w sposób dynamiczny. On oczywiście to badanie kosztuje, ale też się go nie robi. Nie robi się go wobec chorych z uszkodzeniem mózgu, tylko po 6 godzinach obserwacji wstępnej niestety przystępuje się często do orzekania śmierci pnia mózgu w Polsce. Tak jak to było zresztą w samym Wrocławiu, w przypadku młodego człowieka. Co należy tak naprawdę robić, żeby ci chorzy przeżyli? Trzeba po prostu obserwować, czy jakie jest ciśnienie śródczaszkowe i jakie jest ciśnienie perfuzji. Czyli krótko mówiąc, czy jest, czy nie ma normalnego w miarę przepływu krwi przez mózg. I my możemy to robić, jeżeli wszczepimy czynnik ciśnienia śródczaszkowego. Do niedawna w Polsce było to rzadkością niestety. Teraz już jest częściej robione. Ale monitorowanie dokładne tego stanu chorego wcale nie jest żadną regułą niestety, a jest kluczowe do polepszenia wyników. Jeśli to się robi, to przeżywalność chorych i dobry wynik leczenia wzrasta 40% do prawie 60%. W tym ośrodku brytyjskim, który to po raz pierwszy wprowadzał w 2002 roku. I ten reżim właściwy obserwowania chorego wtedy występował tylko w połowie przypadków chorych w Unii Europejskiej, wtedy na tamtym etapie. Zresztą myślę, że w Polsce jednak gorzej. I on podkreśla, że jeśli to ciśnienie jednak narasta i nic nie możemy zrobić za pomocą metod zachowawczych, trzeba zastosować dodatkowe metody, takie jak hipotermię, czyli schłodzenie ciała chorego do 33 stopni w sposób kontrolowany na stosowny czas, to jest tam na ogół na 12 godzin. Oraz oczywiście stary sposób znany, kraniotomia i w ogóle usuwanie krwiaków najpierw, a potem jeśli nadal to nie pomaga, oczywiście kraniotomię, czyli usunięcie części kości czaszki, żeby mózg się mógł uwypuklić i żeby to ciśnienie nie narastało w obrębie czaszki. Niestety w Polsce stosujemy na ogół głównie ten środkowy, który jest na czerwono, ponieważ na czerwono na ogół oznacza, że coś jest nie tak w tym moim tutaj wykładzie, albo coś jest bardzo ważne. Śpiączka barbituranowa tiopental, który się na ogół stosuje w Polsce, tak naprawdę uszkadzają mózg. Tiopental jest toksyczny, nie powinno się stosować tak naprawdę. Śpiączka barbituranowa jest właściwie błędem, a jest u nas nadal w procedurach i się ją typowo stosuje. Profesor Tala też to podkreśla i wielu innych autorów. Ogólnie brakuje konsensusu tutaj. Są różnice w podejściu,
ale ten konsensus narasta. Pewien amerykański ośrodek, profesor Lehigh, podaje, że u niego też po wprowadzeniu tych zasad, o których mówiliśmy, u chorych z najgorszym wynikiem możliwym w skali Glasgow, czyli skali, można powiedzieć, wskazującym na głębokość śpiączki, najniższy wynik jest 3, więc 3 lub 4 to są no, najniższy i zaraz ten oszczebelek wyższy od najniższego wynik. Nie przeszkadza w uzyskaniu wyleczalności chorych na poziomie znowu prawie 60%, 58,2%. Podobnie jak w tym ośrodku brytyjskim. Czyli bardzo dobre wyniki u chorych, które się wydawało, że nie mają żadnych szans do niedawna. Dlatego jest tutaj taka konkluzja mocna. Agresywna terapia jest wskazana w stosunku do pacjentów, którzy pojawiają się na oddziałach intensywnej terapii z wynikiem Glasgow Coma Scale, czyli skali Glasgow 3, najgorszy z możliwych wyników. Profesor Talar podkreśla, że powinno się chorego rehabilitować bardzo wcześnie. Wystarczy to, że chorym jest na tyle jak gdyby już ustabilizowany, że ma krążenie normalne, zwraca mu funkcja serca ciśnienie krwi jest normalne i serce działa miarowo. Wtedy, nawet jeżeli jest w śpiączce, powinniśmy go już zacząć rehabilitować, ponieważ jest to kluczowe dla powrotu mózgu do normalnej funkcji. A z reguły, poza tą ośrodkami takimi jak klinika profesora w Bydgoszczy, teraz ma małą prywatną klinikę to jest, jak to się nazywa, Biały Dwór. Coś takie, nie, Gołębi Dwór, przepraszam, taka miejscowość jest. Niedaleko Iławy. Tam, zresztą ma swoją stronę internetową o tym Gołębi Dworze. Tam jest taka mała klinika i tam rehabilituje pan profesor Talar chorych. On był promotorem mojego doktoratu, który napisałem już niedługo będzie 10 lat temu. Właśnie pod jego kierownictwem, ponieważ stwierdziłem, że właściwie pisanie pracy teologicznej z tego jakoś nie widzę sensu, bo nie będę miał z promotorem wiele do porozmawiania. A za duży jest problem medyczny w tym, żeby go pominąć. No i właśnie dlatego, ogólnie biorąc, musimy zwrócić uwagę, że istnieje taki stan chorego, w którym mózg jest nieczynny, nie ma odruchów mózgowych, jest przynajmniej częściowo nieczynny, ale jest żywy i stan jest odwracalny. Do niedawna było negowane przez polskich neurologów to, a teraz jest powolutku przyjmowane, ponieważ to wszystko jest oparte na bardzo solidnych badaniach naukowych i na publikacjach w najlepszych czasopismach światowych. Po prostu nie da się tego obalić. I a oprócz tego wskazuje to na możliwość właśnie powrotu czynności mózgu u tych chorych, u których się zwykle mówi, że tych szans nie ma. Jeżeli to się stanie, to mówi się, że nastąpił cud. Niestety nie cud. Cuda oczywiście są możliwe, ale tutaj w tym przypadku chodziło po prostu o to, że to są błędne diagnozy oparte na niewłaściwej interpretacji stanu chorego. Ogólnie stan ten jest właśnie odwracalny do 48 godzin i dłużej, a u nas można pobrać narządy po 6 godzinach obserwacji wstępnej i przeprowadzeniu badania, które jest też bardzo szybkie. Czyli łącznie to jest kilka godzin. Rano jest wypadek, a już wieczorem można narządy pobierać od chorego. Takie jest tempo w Polsce niestety. I martwica mózgu występuje dopiero, gdy przepływ krwi przez mózg jest bardzo ekstremalnie obniżony do mniej więcej 10 do 15 ml na 100 gramów na minutę. To jest ten wynik. Zanim do tego dojdzie, to na ogół trwa to całymi godzinami. Na szczęście dla chorego, ale coś trzeba robić. A nie patrzeć biernie, jak chory się pogarsza. No i czekać, kiedy już te wszystkie odruchy zanikną, to wtedy wykażemy śmierć pnia mózgu i pobieramy narządy. No niestety tak to w Polsce wygląda. Coimbra, który właśnie jest neurologiem i neurochirurgiem, mówi, że zablokowana funkcja neurologiczna pozostaje możliwa do odzyskania poprzez wznowienie krążenia aż do 48 godzin.
I on tutaj też taki schemacik zrobił. Normalnie ten spadek przepływu krwi przez mózg właśnie to jest tutaj zobrazowany. Tu jest ta granica, kiedy chory już wygląda, że nie ma żadnych reakcji, ale mózg jest jeszcze żywy. Tu jest granica, kiedy następuje martwica mózgu, nekrozis, prawda? I tutaj widzimy, jak powolutku spada przepływ krwi przez mózg. To trwa dość długo, prawda? Na tym diagramie, jak w rzeczywistości to jest. Ale jeśli zrobimy pewne badanie, które polega na... właśnie, drugie badanie, które się robi, to oprócz tego badania, czy są odruchy z pnia mózgu, jest po prostu wyłączenie respiratora w Polsce na 10 minut i badanie bezdechu. W czasie badania bezdechu na ogół ciśnienie śródczaszkowe przepływ krwi przez mózg się załamuje, spada ciśnienie krwi i następuje często nekroza. Więc taki rezultat jest wynikiem badania. Może spowodować śmierć pacjenta, na ogół powoduje nieodwracalne załamanie się właśnie przepływu krwi przez mózg. A mimo to jest ono robione u człowieka, który jeszcze nie jest martwy, nawet z punktu widzenia tego wadliwego prawa, jakie mamy. Więc nie powinno się takiej rzeczy robić. Ogólna konkluzja Coimbry jest taka. Mózg spełnia kryteria śmierci mózgowej lub śmierci pnia mózgu, bo to zależy się od kraju. Mówi się tak lub tak, ale te różnice nie są w gruncie rzeczy tak wielkie. Spełnia te kryteria znacznie wcześniej, niż dochodzi w nim do zmian nieodwracalnych, które te kryteria miały wykazywać. Chory taki może być wyleczony. Przykłady zaraz podamy. W jaki sposób, jak pojawił się ten problem? Skąd się wzięła śmierć mózgowa? No oczywiście musiała się wziąć skądś. Po raz pierwszy wysunięto możliwość uznania nowych kryteriów śmierci człowieka w 1968 roku i zrobił to tak zwany Komitet Harwardzki, który uznał, że nieodwracalna śpiączka może być uznana za kryterium śmierci człowieka. I zaproponował procedurę stwierdzenia tej nieodwracalnej śpiączki. Można ją wykazać u chorego, u których jest brak zdolności odbierania bodźców, brak ruchów samodzielnego oddychania, brak odruchów i płaskie EEG. Później płaskie EEG wypadł z wymagań. W każdym razie podano to bez żadnego medycznego i jakiegokolwiek innego uzasadnienia. Dlaczego śpiączkę można uznać za śmierć człowieka? Głęboką śpiączkę nawet. Tego nie powiedziano. Wiemy, że śpiączka jest możliwa tylko u organizmu zwierzęcego, którym jest rozwinięty mózg i normalnie świadomość jest związana z funkcjonowaniem mózgu. Śpiączki na pewno nie mogą dostać istoty, które nie mają mózgu, ani przedmioty martwe. Więc dlaczego śpiączka ma być symptomem i synonimem śmierci? Oto jest wielkie pytanie. Beecher, który był szefem tego Komitetu Harwardzkiego, stwierdził, że 3 lata później, że musieliśmy wybrać poziom, gdy mózg już dłużej nie działa, on tak to nazywał. Najlepiej wybrać poziom, gdy jakkolwiek mózg jest martwy, użyteczność innych narządów jest nadal obecna. Mózg jeśli chodzi o tych chorych, w rzeczywistości martwy nie jest, jak już mówiliśmy, jest uśpiony, ale żywy i możliwy do przywrócenia do normalnej funkcji. W tym dokumencie harwardzkim pisano wprost, że po prostu musimy zrobić coś z chorymi, którzy nam zalegają na oddziałach neurologicznych, czyli intensywnej terapii najpierw, ale później na neurologicznych, a oprócz tego możemy od nich pobrać narządy. Czyli utylitarna bardzo koncepcja i podejście do tych chorych, ale to wywoływało protesty oczywiście i
Dlatego później tę interpretację zmieniono. Oczywiście cała sprawa była związana z tym, że pierwsze przeszczepienie serca dokonane zostało w 1967 roku w Cape Town, czyli w RPA, przez Barnarda, który się najpierw uczył w Stanach. I chodziło o to, że zrobił to bez podstawy prawnej, czyli nielegalnie. Potrzebne było zalegalizowanie tego. I dlatego właśnie Komitet Harwardzki przyszedł z pomocą jemu i przyszedł z pomocą tym wszystkim, którzy chcieli zacząć przeszczepiać narządy. To wszystko zaczęło się tak naprawdę jeszcze wcześniej. Na przykład Fundacja CIBA, czyli tej koncernu farmaceutycznego, zorganizowała w 1966 roku spotkanie, wielką konferencję, na której właśnie zadano pytanie, jak długo powinno być podtrzymywane życie u pacjenta z nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu, kiedy dochodzi do śmierci pacjenta zależnego od sztucznej pomocy w odniesieniu do krążenia i oddychania, czy kiedykolwiek mogą zajść okoliczności, w których śmierć mogłaby być przyspieszona dla dobra chorego. Czy prawo pozwoli na operację, która jest okaleczeniem dawcy, w cudzysłowie, dla dobra innej osoby? Czyli tego typu pytania, kongresy, spotkania, w pewnym sensie kampania medialna odbywała się już przed powstaniem raportu harwardzkiego, czyli była przygotowaniem opinii publicznej do tego wszystkiego. Takich cytatów można podać więcej. Pewna badaczka tego problemu, Margaret Locke, podkreśla, że w ten sposób wytworzyliśmy jak gdyby pewien typ przypadku medycznego, który w gruncie rzeczy został towarem, ona nazywa to, że uznano, że pewnych chorych za wystarczająco martwych, to jest jej stwierdzenie, aby dało się ich przekształcić w przedmioty będące towarem. Ponieważ potrzebowaliśmy narządów. I ona pisze tak, hybrydowe ciała pacjentów śmierci mózgowej są dzisiaj produkowane i reprodukowane rutynowo poprzez dyskurs i praktykę w wielu miejscach, włącznie z mediami, ustawodawstwem państwowym, komisjami działającymi na polityczne zamówienie, specjalistycznym piśmiennictwem, laboratoriami, literaturą popularną itd. Lecz po to, aby taka sytuacja mogła być uznana za oczywistą, nowa śmierć musiała wcześniej zostać wynaleziona. Czyli ona mówi, że to całe społeczeństwo, akceptując sytuację taką, że tacy ludzie są uznani za nieżyjących, a nawet za coś w rodzaju przedmiotu, czy jakiegoś towaru, commodity, po angielsku ona tak to nazywała, za to odpowiada właściwie każdy obywatel. To nie tylko sprawa lekarzy. Tu chodzi o to, że jest pewna zgoda przez współdziałanie mediów, ustawodawstwa, na przykład polskiego Sejmu, załącznika ministra zdrowia, który to wszystko tam określił jako załącznik do obwieszczenia ministra zdrowia, komisje, też sympozja, piśmiennictwo, ale też i zdanie Kościoła, trzeba dodać, które dla większości ludzi jest brane jako prostą aprobatę całej tej sytuacji. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za obecną sytuację, w której niewątpliwie trudno wykazać, że ci ludzie, którzy są dawcami, są naprawdę martwi. Byrne i Weaver w 2004 roku, oni od początku krytykowali te kryteria. Profesor Byrne już jest starszym człowiekiem, od lat 70. już krytykował to wszystko. Poznałem go osobiście. Mówi, że bez badania na grupach pacjentów, bez odniesienia do danych naukowych wprowadzono nową definicję śmierci. A nic nas do tego nie uprawnia, bo ani samo ustanie czynności mózgu odwracalne czy nieodwracalne wcale nie musi oznaczać koniecznie śmierci człowieka na przykład. Też sprawa wykluczeń. To, że my nie umiemy naocznie odróżnić ludzi martwych od żywych w myśl tych kryteriów, pokazuje, że musimy wiedzieć dodatkowo, czy na przykład byli zatruci, czy nie, czy mieli zaburzenia endokrynologiczne. Musimy mieć wiedzę.
To znaczy, że lekarz tak naprawdę patrząc na tego pacjenta, który normalnie oddycha, znaczy jest na respiratorze, ale który poza tym funkcję ma wszystkie zachowane, który oczywiście ten tlen wykorzystuje, gdzie ma też krążenie i tak dalej, żeby go zakwalifikować w jedną czy drugą jak gdyby stronę, musi mieć dodatkową wiedzę. Czyli stan naoczny pacjenta nie pozwala lekarzowi na stwierdzenie, czy on jest żywy, czy martwy. Co jest dziwną sytuacją. No oczywiście wiemy, że jeśli jest żywe ciało, to jest dużym problemem dla nas zaakceptowanie, że to jest człowiek martwy. I dlatego zaczęto mówić od 1981 roku, że to ciało, które mamy przed sobą, jest tak naprawdę zwłokami. To nie jest żywe ciało. To są zwłoki podtrzymywane w swoich funkcjach przez aparaturę. To są właściwie funkcje aparatury. To jest respirator, to jest jakieś utrzymywanie serca w swojej w jego czynności. Ale nie jest to organizm jako zintegrowana całość. I dlatego możemy mówić, że śmierć mózgowa jest rzeczywistą śmiercią człowieka. Taka interpretacja pojawiła się w 1981 roku z uwagi na ogromną krytykę właśnie tej koncepcji śmierci mózgowej, której ludzie nie wierzyli. I to uzasadnienie przeszło do literatury światowej. Cały czas się mówi o tym, że to są zwłoki, to aparatura maskuje tylko ten stan, a w rzeczywistości to są zwłoki, które adekwatnie możemy traktować. No tu jest tylko, tak naprawdę to jest tylko respirator, nic więcej. Ale człowiek na respiratorze może długi czas dosyć żyć i są przypadki takie, że na przykład przy uszkodzeniu rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, ale człowiek jest przytomny, ale nie może oddychać i ten respirator wspomaga jego oddychanie, on żyje normalnie, może rozmawiać, takich przypadków było wiele. Więc to, że człowiek ma podtrzymywaną funkcję oddychania w sensie działania mięśni. Ale wtedy takiego człowieka nie odłącza. No tak, ale to oznacza, że jeśli tylko ta funkcja jest zablokowana, to nie znaczy, że człowiek umarł. To jest jedna z funkcji zablokowana, prawda? I to jest w przypadku tych chorych w dodatku stan odwracalny. Więc mówienie, że człowiek, który sam nie oddycha, jest martwy tylko dlatego, że sam nie oddycha, jest kontrfaktyczne, bo mamy dużo przypadków opisanych. Również ten znany aktor, który był Batmanem, zdaje się, on... Wcześniej te kryteria śmierci to właśnie takie były, że przecież nikt tam o tej śmierci mózgowej nie mówił, tylko były takie właśnie... Ale było ustanie krążenia. I to wiadomo było, że to jakiś czas trzeba odczekać. Ale krążenie jest. Ale tylko przez to wspomaganie. Nie, bo serce bije samo tutaj. To jest samoczynna funkcja serca. Tu nic właściwie nie trzeba robić z sercem, tylko jest tylko i wyłącznie wspomaganie oddychania. Ale jeżeli ten aktor, który był Batmanem, żył ileś tam, chyba lat, mając to wspomaganie sztuczne oddychania, to znaczy, że skoro żył, to znaczy, że można żyć w takim stanie, tak? W związku z czym to, że komuś jedna z funkcji organizmu wysiadła, to znaczy, że on umarł. Po prostu. No ale też do takiej skrajności nie dochodzi, że tylko się bada jedną funkcję. Ale właśnie bada się tylko to, czy jest człowiek w śpiączce, czy ma zanik odruchów w obrębie głowy, czyli z odruchu z pnia mózgu i czy jest bezdech. I tylko to są kryteria, to są jedyne kryteria, jakie się bierze pod uwagę. Nawet nie robi się EEG, które jak widzieliśmy może wskazywać, że człowiek rozumie mowę ludzką. Trudno przypuszczać, że jak człowiek rozumie mowę ludzką i reaguje adekwatnie, że jest martwy. Ja przynajmniej uważam, że to jest nielogiczne. Także... Również dawniej uważano tak, tak naprawdę większość lekarzy uważała, to są chorzy żywi, ale w tak ciężkim stanie, że my ich nie uratujemy,
Także możemy powiedzieć, że są martwi, bo dzięki temu pobierzemy narządy, pomożemy innym chorym, a tym chorym i tak nie możemy, tym dawcom i tak nie możemy pomóc, i tak nie możemy, oni i tak umrą. Ale teraz wiemy, że niekoniecznie tak jest. I teraz już w literaturze światowej dosyć to przyznane, Woodcock na przykład przyznaje to w 2002 roku. Nie jest to wcale konieczne. Schumann opisał przypadki tej przedłużonej chronic brain death, czyli chronicznej śmierci mózgowej, że część pacjentów żyje tygodnie, miesiące, rzadkie przypadki, ale też i lata. Były takie przypadki chłopca, który miał właśnie te kryteria spełnione, mając lat 4, żył do wieku lat 24, urósł, cały czas spełniając te kryteria śmierci mózgowej. Przeszedł przez okres dojrzewania i tak dalej, więc tak to wygląda. Wypadły z różnych zespołów kryteriów i badań diagnostycznych badania EEG, uznano je za niepotrzebne, na przykład w kryteriach Minnesota, od stanu Minnesota, gdzie je wprowadzono. I one są na tyle ważne, że potem w Wielkiej Brytanii również uznano, że badamy tylko funkcję pnia mózgu, bo to jest istotne dla integracji człowieka, organizmu ludzkiego, w ogóle każdego organizmu, no, tak z wyższego, z jakiegoś ssaka. I nie badamy EEG, bo nie jest istotne w takim razie, czy kora działa, czy nie. Zakładamy, że skoro nie działa pień mózgu, to i kora nie działa. I dlatego polskie kryteria mówią o nieobecności odruchów pniowych i trwałym bezdechu jako warunkach wstępnych dla stwierdzenia podejrzenia śmierci pnia mózgu. I postępowanie w Polsce jest dwuetapowe. Najpierw wysunięcie podejrzenia śmierci pnia mózgu, potem wykonanie badań potwierdzających śmierć pnia mózgu. Jakie są sformułowania właśnie w polskim prawie, tak można powiedzieć, i w medycynie, które pozwalają wysunąć podejrzenie śmierci pnia mózgu? Chory jest w śpiączce, chory jest sztucznie wentylowany, rozpoznano przyczynę śpiączki, wykazano strukturalne uszkodzenie mózgu. Uszkodzenie strukturalne mózgu jest nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu. Ten piąty warunek profesor Talar zawsze bardzo ostro krytykuje, mówiąc, że my wiemy o tym, że coś jest nieodwracalne i że wyczerpały się możliwości tylko wtedy, gdyby tego chorego po prostu leczymy. Nie przerywamy leczenia. Leczymy go dzień, dwa, trzy, tydzień i tak dalej. I miesiące nawet. Stymulujemy go i patrzymy, czy się poprawia, czy nie. I wtedy wiemy, czy się wyczerpało coś, czy nie, co do naszych możliwości. Więc on uważa, że ten warunek absolutnie jest tutaj kompletnie nie na miejscu. Bo po prostu czegoś takiego nigdy z góry nie możemy powiedzieć. Oczywiście są tutaj wykluczenia, na przykład środki nasenne, czy wychłodzony chory za bardzo, nie możemy wtedy stwierdzać, albo jest chory z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi, albo ma drgawki i prężenia, albo jest noworodkiem poniżej 7 dnia życia. Wtedy nie możemy w myśl prawa polskiego wysunąć podejrzenia śmierci pnia mózgu i przeprowadzać tych badań. Ważne jest pamiętać, że właśnie te badanie bezdechu jest letalne często, bardzo uszkadza mózg, uszkadza inne narządy, jest bardzo groźne dla chorego, nie powinno się go przeprowadzać. Tutaj polskie dokumenty mówią, że chory jest zmarły w momencie, gdy pień mózgu został uznany za martwy, nie zaś w momencie, kiedy respirator został odłączony i akcja serca uległa zatrzymaniu. Następnie z chwilą uznania chorego za zmarłego respirator wentyluje zwłoki, mówi się właśnie o zwłokach zbijących sercem, tak jak w literaturze też anglosaskiej i tak dalej. Obowiązek terapeutyczny ustaje z chwilą komisyjnego potwierdzenia zgonu. I właśnie ten sam schemat tutaj przypominam, że w rzeczywistości chory jest w tej fazie, gdzie jest nieodwracalny. Jego stan jest odwracalny. Najwyżej nieodwracalność pojawia się na ogół w momencie, gdy robimy to badanie bezdechu, wyłączanie respiratora na 10 minut, chory po prostu się dusi. Ma to stwierdzić, czy chory samoczynnie zacznie oddychać, czy nie. W rzeczywistości właśnie jest bezsensownym badaniem tak naprawdę, bo mózg człowieka w tym stanie
nawet jeżeli jest w dobrym, ogólnym, powiedzmy, możliwym do powrotu w czynności, to na ogół z powodu obniżenia poziomu glukozy i na przykład hormonów tarczycy, o których wspominałem, oraz w ogóle mniejszego przepływu krwi przez mózg, ośrodek oddechowy w pniu mózgu po prostu jest nieczynny, chociaż jest żywy i może zostać przywrócony do normalnej funkcji. Co się dzieje niekiedy podczas pobierania narządów, że w tym czasie chory zaczyna oddychać i wtedy przestaje spełniać kryteria i wtedy co z tym zrobić? Takie przypadki były opisywane w literaturze. Ważne jest też to, że zwłok respirator podłączony do rzeczywistych zwłok nic tych zwłokom by nie dał. One by się napompowały jak balon. Rzeczywiste zwłoki nie są w stanie wykonać oddechu, wydechu biernie. Tak jak oddychamy zawsze także czynnie, wciągamy powietrze do płuc, biernie potem tkanka płucna się kurczy i jest wydychane powietrze. I to jest czynność świadcząca o życiu, ponieważ jeśli chodzi o zwłoki, to wtedy ten wydech już jest niemożliwy. A więc po prostu to nie jest prawda, że wentylator może rzeczywiste zwłoki wentylować, znaczy respirator, przepraszam. Czyli chodzi tutaj nie o rzeczywiste zniszczenie mózgu, tylko o wyłączenie jego funkcji. Rodzinom chorych się często mówi w Polsce, że mózg jest tak uszkodzony, że wypłynie, że już go nie ma, że rozpłynął się, że coś, podczas gdy w rzeczywistości po prostu mózg jest wyłączony, ale może być przywrócony do normalnej funkcji. W Stanach Zjednoczonych na grupie kilkuset chorych zrobiono badania sekcyjne, jeśli chodzi o dawców. Czyli po pobraniu narządów zbadano stan ich mózgów po prostu. Chodziło o stan mózgów u tych chorych. U 60% stwierdzono niewielkie lub ograniczone, nieobecne lub niewielkie właśnie uszkodzenia mózgu. Tylko u 40% chorych stwierdzono znaczne uszkodzenia mózgu. Co w jakimś stopniu pokrywa się z wynikami leczenia, że 60% ma bardzo dobre wyniki leczenia, jeśli się je podejmie właściwie, a u 40% to różnie bywa, część oczywiście umiera. Badania te właśnie wykazało, że w takim razie duża część mózgów jest naprawdę w dobrym stanie, dlatego zaczęto mówić nie o zniszczeniu mózgu jako w warunku śmierci u tych chorych, tylko o nieodwracalnym ustaniu czynności. Ta nieodwracalność niestety też jest tutaj tylko postulatem, a nie rzeczywistością. I wspomniałem już, że w Stanach Zjednoczonych mówi się o śmierci całego mózgu. W kryteria brytyjskie mówią o śmierci pnia mózgu, polskie również. Ale w rzeczywistości, jeśli chodzi o sposób stwierdzania, to potem te różnice na ogół nie są wielkie. W Stanach na szczęście na ogół robi się EEG, ale nie wszędzie, nie obowiązkowo. To jest w każdym stanie. W Polsce EEG jest niewymagane, ani żadne inne badania, które by stwierdziły, jak w rzeczywistości funkcjonuje ten mózg, czy jego kora. I to jest poważny problem. Amerykanie uznali kryteria brytyjskie za raczej prognostyczne, a nie diagnostyczne, czyli to, że chory raczej umrze, a nie, że już jest nieżywy. I ważne to jest to, że kryteria brytyjskie są po prostu pierwowzorem kryteriów polskich, więc ta krytyka odnosi się do kryteriów polskich również. Polskie są w gruncie rzeczy prawie identyczne z brytyjskimi. Jaki jest stan kory mózgowej, tak naprawdę nie wiemy, bo badamy to powierzchownie, stwierdzamy ustanie odruchów z pnia mózgu, ale to jest wszystko, co możemy stwierdzić. Nie wiemy, jaki jest stopień uszkodzenia i kontentujemy się tylko, że spełnia chory kryteria i możemy stwierdzać śmierć mózgu. Ale to ustawodawstwo nie jest wszędzie takie samo. Na przykład w Japonii, jeżeli chory ma stabilne krążenie, nie możemy stwierdzić, że nie żyje, ponieważ aby było stabilne krążenie w rzeczywistości, musi być pewna funkcja mózgu. I
Również nie badamy funkcji hormonalnej mózgu. Istnieje coś takiego jak oś podwzgórzowo-przysadkowa. Czy działa podwzgórze, czy produkuje hormony uwalniające, które warunkują działanie przysadki mózgowej, która produkuje hormony tropowe. I u większości tych chorych, u których stwierdza się śmierć mózgu, w rzeczywistości ten mózg jest aktywny. Działa właśnie przysadka, wydzielane są hormony. Oprócz tego jest jeszcze normalna temperatura, albo prawie normalna temperatura ciała, co jest spowodowane działaniem ośrodka temperaturowego we wzgórzu. Działa układ autonomiczny, nie występuje zapaść krążeniowa, działają u części przynajmniej działają normalnie jelita. Jest reakcja na nacięcie powłok w postaci szybkiego tętna i nadciśnienia. Wszystko to świadczy o tym, że trudno mówić o tym, że ciała chorych, którzy są w stanie śmierci mózgowej, rzeczywiście są zwłokami. Dlatego uważa się, że ta teza się nie broni. Oprócz tego kryteria kliniczne bardzo różnią się, diagnostyczne kryteria bardzo różnią się w różnych krajach. W jednych krajach na przykład minimalna temperatura, która pozwala na stwierdzenie śmierci pnia mózgu, jest niewiele mniejsza od normalnej. A w innych krajach na przykład może być 3 stopnie niższa. I takie różnice są bardzo duże i nie wynikają z żadnej wiedzy medycznej, są po prostu wynikają z tego, że te kryteria zostały arbitralnie dobrane, prawda? Tak samo okres oczekiwania, na przykład jeżeli były stosowane jakieś leki, właśnie barbiturany albo jakieś leki, było jakieś zatrucie, nie jest dokładnie na ogół powiedziane, ile godzin trzeba czekać, żeby stwierdzić śmierć mózgu, czy ustanie jego czynności. I taka konkluzja była tych lekarzy kanadyjskich, Dwight Bush, że to wszystko razem wskazuje na to, że kryteria śmierci oparte na kryteriach neurologicznych nie spełniają wymogów medycyny opartej na faktach, tych evidence-based medicine, a więc mają niską jakość. A w sprawach śmierci powinniśmy się kierować tym, że kryteria powinny być jak najbardziej rygorystyczne. Tak samo inni lekarze, na przykład Bell i Moss, brytyjscy, podkreślają, że nie wiadomo, jak długo czekać na normalizację temperatury, na eliminację leków z organizmu, aby stwierdzić, że chory rzeczywiście ma uszkodzony mózg. Tak samo Druk podkreśla, że nie powinniśmy przykładać takiej wielkiej wagi do ustania czynności odruchów z pnia mózgu, ponieważ właściwie dla funkcjonowania organizmu jest ważniejsze to, czy mózg wydziela hormony, a tego nie badamy. Czyli to jest jak gdyby nielogiczne same kryteria. Nawet jeśli byśmy przeszli do porządku dziennego nad definicją śmierci mózgowej, to kryteria i stwierdzenia są też nielogiczne. Autorzy brytyjscy sami stwierdzili, że jeśli nie zrobimy dodatkowych, szerokich badań, to my tak naprawdę nie wiemy, jaki jest stan mózgu u chorych, u których stwierdzamy śmierć mózgu. Dlatego kliniczna diagnoza śmierci całego mózgu jest fikcją. Sami to napisali. Palace i Harley w 1996 roku. Autorzy kryteriów brytyjskich, pośrednio można powiedzieć i polskich. Wielu też lekarzy mówi, że u chorych, u których widzimy, że nastąpiło prawie całkowite wystąpienie objawów śmierci mózgowej, to może mówmy o tym, że ci chorzy rzeczywiście są nieżywi, ale ta niemal zupełna śmierć mózgowa to jest też kolejna fikcja. Zresztą przypadek Agnieszki Terleckiej w Polsce też trochę tu mówi. Miała ona bowiem
pewną reakcję na światło jednej ze źrenic, ale i tak uznano, że można od niej pobrać narządy. I proszono rodziców o zgodę na pobranie narządu. Więc jest to też przykład, że kryteria, nawet takie, jakie są traktowane, nie są do końca na serio przez lekarzy. Tu jeszcze raz są wyliczone wszystkie funkcje, już nie chcę do tego wracać, bo nie powinno być tego powtórzenia jednak. Może to, że jest gojenie się ran u tych chorych, jeżeli dłużej żyją, odporność na infekcje i zdolność do podtrzymania ciąży. U wielu kobiet, które są w stanie błogosławionym, jeśli wystąpi śmierć tak zwana śmierć pnia mózgu, czyli po prostu te kryteria, czyli śpiączka połączona z bezdechem i brakiem odruchów z pnia mózgu, wtedy się ze względu na dziecko, które jest w łonie matki, podtrzymuje się funkcję organizmu i w większości przypadków te matki wydają na świat zdrowe dzieci. Natomiast w większości krajów matki nie traktuje się jako osoby żywej, tylko mówi się, że to jest matka jest zmarła, a dziecko jest żywe. W niektórych krajach dąży się po prostu do pobrania narządów potem. Po, jak już matka wyda na świat to dziecko, na ogół to oczywiście jest to operacyjne. I wtedy nie właśnie takie kobiety giną jako dawcy, natomiast dzieci żyją. Profesor Dala miał przypadek takiej matki i wtedy, ponieważ nie pobrano narządów, ona się wybudziła, no i jest szczęśliwą matką swojego dziecka. Tak. Palis i Harley, których tutaj cytuję, sami przyznali, że nie tylko nie wiemy, jaki jest tak właściwie stan mózgu, ale również nie wiemy, czy oni odczuwają, czy chorzy, którzy, od których pobiera się narządy, bo to jest przecież operacja, odczuwają ból, czy nie. W każdym razie napisali coś takiego. Odpowiednie znieczulenie ogólne powinno uśmierzyć wszelkie obawy co do rezydualnej zdolności odczuwania. Czyli krótko mówiąc, należy znieczulać dawców, o których mówimy, skądinąd sami ci autorzy mówią, że oni nie żyją. Ale z drugiej strony mówią, że znieczulać ich powinniśmy. Tak samo inni autorzy podkreślają, że twór siatkowaty może zachować działalność stymulującą nawet przy niskim poziomie ukrwienia i dlatego mimo ustania odruchów pniowych może generować świadomość, dlatego znieczulajmy, tak samo jak Matta mówią, że należy podawać, ponieważ właśnie świadomość może być u ludzi, którzy skądinąd nie mają już odruchów pniowych. Tak to paradoksalnie wygląda i praktyka na to wskazuje. Dlatego znieczulajmy, ogólna jest taka konkluzja. Takich autorów jest znacznie, znacznie więcej. Mógłbym ich tutaj cytować przez dłuższy czas. W ostatnim czasie jest więcej publikacji na ten temat. Na ogół lekarze uważają, że ciała pacjentów, dawców są żywe, nie martwe. I duża część z anestezjologów podaje środki znieczulające, oprócz środków zwiotczających chorym. Tym, którzy stają się dawcami, prawda? Z drugiej strony ci lekarze, którzy pobierają narządy, którzy mówią, że te kryteria są słuszne, nie chcą być dawcami. No to wskazuje Locke, właśnie ta Margaret Locke w swoim artykule, ona rozmawiała z tymi specjalistami. Na 35 lekarzy tylko 6 chciało być dawcami, na przykład w tej grupie, z którą ona rozmawiała. Jest paradoksem, że żeby zwrócono uwagę na to, że tak naprawdę dawców należy znieczulać, ponieważ wtedy jakość pobieranych narządów jest lepsza, więc należy znieczulać, należy nawet podawać hormony tarczycy, czyli robić to, co w gruncie rzeczy pomaga tym ludziom w tym stanie uszkodzenia mózgu, ale tylko ze względu na jakość narządów. Ale wszystko to świadczy o tym,
jak bardzo normalnie funkcjonuje ciało tych chorych, reaguje normalnie na podawanie leków. Ciało chorych, o których się mówi, że są martwi i że to są zwłoki. Także tutaj widzimy duże niekonsekwencje. Jeśli chodzi właśnie o badania same, wskazywałem już na to wcześniej, badanie bezdechu jest bardzo groźną procedurą, ponieważ szkodzi choremu, może spowodować jego śmierć. Jeśli chodzi o matki, to przykład pani Danusi właśnie tutaj jest taki. Profesor Talar taką chorą miał. Miała ona bardzo duże uszkodzenia mózgu, które tutaj widzimy. To są właśnie te ubytki w mózgu tutaj ogromne. I widzimy tutaj też. I tu widzimy uszkodzenia czaszki. Też tutaj, prawda, bardzo duże. Ale chora właśnie oczekiwała dziecka, więc leczono ją. I tutaj już się uczy chodzić po urodzeniu dziecka. I to jest to dziecko tutaj kilka lat później. W tej chwili już jest większe, bo to jest zdjęcie gdzieś sprzed 3-4 lat. Ale los tej chorej mógł być inny. W wielu krajach właśnie natychmiast po wydaniu na świat dziecka pobiera się narządy od matki. Profesor Talar właśnie podkreśla, że była ona jednym z takich przypadków u niego i u niego wyleczenia to jest nawet więcej niż 60% czy 70% jak w ośrodkach japońskich, gdzie są takie statystyki wyleczeń u chorych, którzy skądinąd spełniają kryteria śmierci pnia mózgu. To jest powtórzenie. Badanie bezdechu już mówiłem, że jest bardzo niebezpieczne. Drugim takim ważnym przypadkiem, ciekawym przypadkiem był właśnie ten Amerykanin Zach Dunlop, który słyszał, że komisja orzeka, że on jest nieżywy. Rodzice pokazali właśnie to zdjęcie, rodzicom jego pokazano. O, zobaczcie, tu nic nie ma, tu jest martwy mózg, znaczy to jest coś, co, gdzie był mózg, tu nic nie ma. No zobaczcie, nic się nie pokazuje. To była angiografia, tak? Tak, angiografię zrobiono, taki rodzaj. Stwierdzono, że nie ma żadnego przepływu krwi przez mózg, prawda? Prawda, tu oczy, tu nos. O, rodzice powiedzieli, no tak, mózg martwy, synek nie żyje, zgadzamy się na pobranie narządów. Ale na to pobranie, była później ceremonia, to już jest po jego powrocie z tego, ze szpitala. Tak wyglądał kilka miesięcy później. Uratowali go kuzyni, pielęgniarze, którzy zauważyli, że on jest, że on reaguje. Zrobili mu badania, stwierdzili reakcje bólowe, reakcje inne, odruchowe. Wymogli to wycofanie go z tego już oddziału, gdzie przygotowali go do bycia dawcą i był rehabilitowany dalej. Są filmy o tej całej historii, jest kilka dobrych filmów w internecie. I potem powiedziałem, że to był cud, ale profesor Byrne i inni mówili, nie, to nie jest cud, kryteria są wadliwe, cała ta teoria śmierci mózgowej jest fałszywa. Po prostu on miał tylko lekko uszkodzony mózg, kontrast się po prostu nie pojawia, bo jest mały przepływ krwi przez mózg, wygląda, że jest czarno, bo po prostu kontrastu jest za mało, żeby ten, to jest po prostu, to nie jest zdjęcie mózgu, to jest po prostu jakiś obraz, prawda? To nie jest sam mózg, co my widzimy. Nie mylmy obrazu z rzeczywistością. Po prostu było to mylne badanie i lekarz po prostu wykonał je, ale już od dawna wiadomo, że te badania są niemiarodajne, że po prostu nie wyświetla się prawidłowo kontrast, gdy jest zmniejszony przepływ krwi przez mózg, więc nie są to badania, na których możemy polegać. A w Polsce się na przykład cały czas mówi po staremu, że angiografia daje nam pewny wynik. Teraz chciałem pokazać, jak wygląda. A to się mi nigdy nie wyświetla. I znowu mi się to nie wyświetli. Nie wiem dlaczego. Normalnie jak sam sobie wyświetlam, to oczywiście wszystko działa. Tu na dole powinien być taki kawałek, żeby to się powinno pojawić, a się nie pojawia. Żeby to ruszyło, bo to jest filmik, ale niestety się nie rusza.
każdym razie no, będzie wam oszczędzone, jak wygląda otwieranie klatki piersiowej, żeby pobrać serce. Podobny przypadek do Zaka Dunlopa był, jeśli chodzi o Karinę Melchior w Danii. Rodzice już się zgodzili na pobranie narządów, ale zgadnijcie, to jest przed czy po? To jest po całej sprawie. Karina Melchior tak wygląda już na nowo, a tak wyglądała wtedy, kiedy zgodzili się rodzice na pobranie narządów, ale na czas otworzyła oczy i zanim przeprowadzono badania i zanim właśnie pobrano narządy, okazało się, że żyje i świetnie się rehabilitowała, podobnie jak Zak Dunlop. A w Polsce takim przypadkiem była Agnieszka Terlecka. Ustwierdzono u niej objawy, tu jest to napisane, śmierci pnia mózgu na początku, czyli wstępna diagnoza była taka, w każdym razie wysunięcie podejrzenia było, ale rodzice w końcu się dowiedzieli, już się prawie zgodzili na pobranie, ale w końcu się dowiedzieli, że profesor Taral taki jest, niedaleko zresztą dosyć, w Bydgoszczy, no i postarali się o zmianę tej diagnozy wstępnej i lekarka nam przekreśliła śmierć, napisała stłuczenie tutaj i dzięki temu profesor Taral mógł przyjąć chorą do kliniki swojej. Agnieszka po 5 dniach, to była 11-letnia dziewczynka wtedy, otworzyła oczy, była rehabilitowana, nawet jednego roku nie opuściła w szkole, bo wróciła jeszcze tego samego roku na zajęcia. Tutaj kilka lat później już jedzie na snowboardzie, a teraz już jest drugi kierunek studiów kończy i będzie występowała w filmie, który na ten temat ma powstać. Na temat przypadku profesora Talara ma powstać film. No, żeby pokazać jakoś, dotrzeć z tym, jak to tak naprawdę z tym wszystkim jest. Ciekawym też przypadkiem była Wioletta Plisińska. Tutaj jest ona w trakcie rehabilitacji. Do profesora Talara przyszedł jej ojciec zapłakany. No, cały dzień tam siedział. Prosty człowiek z PGR-u. Mówi, że chcą pobrać serce od mojej córki, czy narządy w ogóle, bo do nogu się wiele pobiera. A on mówi, że on się na to nie zgadza. Profesor Talar mówi, a dlaczego się pan nie zgadza? No bo jej serce bije. On mówi, no to dobrze, to ja jutro pojadę tam. No pojechał. Wtedy to jeszcze się udawało. Po prostu lekarze się zgodzili i profesor Talar wziął ją, mimo że ona oddychała przy pomocy respiratora, do siebie, do kliniki. Oddech normalny wrócił, bo profesor umie stymulować tak, że ten oddech na ogół po 2-3 dniach już wraca u tych chorych samodzielnych. I ona właśnie tak wyglądała w czasie rehabilitacji. Na tyle była zrehabilitowana, że później stosunkowo szybko był jej ślub, jak tu widzimy. I teraz ma dziecko. Wszystko dzięki temu, że po prostu nie została wydana zgoda na pobranie narządów. Trzeba to sobie jasno powiedzieć. Tutaj jest leczenie i tak dalej. Ogólnie biorąc, właśnie konsensusu tutaj brak, są dyskusje wielkie, różne. Jednym z lekarzy amerykańskich, którzy mówią, że kryteria śmierci mózgowej są fikcyjne i należy je odrzucić, jest Truk z Harvardu, który podkreśla, że mówi tak, nam potrzebne są narządy, przestańmy udawać, że ci chorzy są martwi, powiedzmy prawdę rodzinom i wszystkim, oni żyją, zginą podczas pobrania narządów, ale nie robimy im żadnej szkody, ponieważ mają takie zniszczenie mózgu, że oni z tego i tak nie wyjdą. Jeśli się wcześniej zgodzili na to, wyrazili zgodę albo wobec jakiegoś przedstawiciela, wobec rodziny, albo pisemną zgodę na pobranie, to nie naruszamy ich woli, ich praw, czyli ich autonomii jako pacjenta i nie robimy im rzeczywistej szkody, ponieważ i tak nie możemy im pomóc. Jest to nieprawda, że nie możemy im pomóc. Ciekawe, że on się trzyma tego, że możemy z całą pewnością stwierdzić, że u tych chorych zniszczenie mózgu jest tak duże, że oni nie rokują w ogóle, ale on tak twierdzi nadal. W każdym razie on uważa, że należy
odejść od tych kryteriów z tego powodu, że nie możemy pobrać narządów po prostu od tych chorych, albo utrudnia to pobranie narządów niepotrzebnie. W każdym razie krytyka jest nie tylko ze strony tych, którzy uważają, że tych chorych należy wyleczyć, krytykować kryterium śmierci mózgowej, ale również z tej strony od tych lekarzy, którzy uważają, że to jest fikcja, w związku z czym utrudnia nam w ogóle pobieranie narządów, prawda? Czyli z obu stron jest ta krytyka obecnie, ale w Polsce się o tym prawie wcale nie dyskutuje. Jest to temat tabu w gruncie rzeczy. Problem w Ameryce wrócił jeszcze raz do dyskusji w 2008 roku. Komisja Bioetyczna przy prezydencie Stanów Zjednoczonych, którym był wtedy jeszcze Obama, stwierdziła, że nie powinno się używać określenia śmierć mózgu, bo to jest mylące, to nie jest śmierć. To jest total brain failure, czyli całkowita dysfunkcja mózgu. Znaczy, że tak. Przyznali, że przynajmniej w niektórych przypadkach to są żywe organizmy, czyli żywe ciała. Tutaj jest to stwierdzenie. Całego nie chcę cytować, bo za długo. Uznali również, że nie możemy uznawać kogoś za zmarłego tylko dlatego, że potrzebujemy jego narządów, albo tylko dlatego, że taka jest nasza po prostu decyzja. I w takim razie oni stwierdzili, że potrzebujemy nowych kryteriów, ale wymyślili znowu taki kruczek, tak po prostu, że u tych chorych nie widzimy zdolności do samodzielnej wymiany z otoczeniem, które podtrzymuje życie, czyli oddychania i pobierania pokarmu, w związku z czym możemy uznać ich za zmarłych. Ale na tej zasadzie każdy ciężko chory przejściowo może być uznany za zmarłego, a na tej zasadzie możemy każdy płód ludzki w łonie matki uznać za zmarły, ponieważ ono, płód ludzki też nie jest w stanie podtrzymywać swojego życia bez wsparcia ze strony organizmu matki, prawda, bez łożyska. No więc po prostu jest to jednak naciągnięte. Wspomniałem już o Stanach Zjednoczonych i o Japonii, znaczy o stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych i Japonii. W obu tych przypadkach nie można orzekać śmierci pnia mózgu człowieka, który stwierdzi, że z powodów religijnych nie uznaje jej za śmierć człowieka. Nie można takich badań wykonać, żeby stwierdzić śmierć u takiego człowieka, trzeba czekać aż do ustania czynności serca i krążenia. I odczekać oczywiście odpowiedni czas. W Japonii była wielka kampania, która zaangażowała wielu dziennikarzy, takich popularnych, znanych, autorów też książek. Oni wszyscy spowodowali, że opinia publiczna się tym zainteresowała. Również generalnie grupa Shinto, która tam jest taką tradycyjną religią, starszą od buddyzmu w Japonii, nie uznaje możliwości, żeby jeżeli ciało jest żywe, człowiek mógł być określony jako zmarły. I w Japonii praktycznie stworzono taką sytuację, kiedy bardzo trudno jest pobrać narządy, to należy do rzadkości. Śmierć mózgowa jest raczej nie przyjmowana jako rzeczywista śmierć człowieka i nie ma prawnej zgody na to. Natomiast w krajach europejskich, w większości krajów świata jest tak, że mimo że 20-40% ludzi od razu mówi, że nie wierzy w śmierć mózgową, gdyby wiedzieli więcej, być może większy był to procent, ja myślę, że tak, no to prawnie się mówi, że istnieje w ogóle coś takiego jak śmierć mózgowa. Wbrew opinii znacznej części społeczeństw zachodnich. To jest też stwierdzone na podstawie badań socjologicznych, że taka jest sytuacja. Jeśli chodzi o Polskę, to problem jest taki, że kryteria śmierci mózgowej są zawarte w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia. Jest to bardzo niskiej rangi dokument z punktu widzenia prawa, a kryteria i te kryteria, które są zawarte w załączniku, nie występują w ustawie sejmowej, która mówi o kryteriach orzekania śmierci pnia mózgu. W związku z czym sprawa na wniosek profesora Talara została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, który ma się nią zająć, ponieważ był zajęty innymi sprawami, trochę trzeba będzie jeszcze poczekać, ale ma się zająć, ponieważ wstępnie rzecznik praw pacjenta orzekł, że to jest delikt prawny, ponieważ dokumenty, które są
wynikają z ustawy, nie powinny zawierać żadnych treści, których nie ma w ustawie. A tutaj w tym przypadku tak jest. Załącznik ma więcej. Tak, załącznik jak gdyby mówi więcej niż mówi sama ustawa. Dlatego jest to niezgodne z prawem. Tej debaty oczywiście w Polsce bardzo brakuje, ale nie tylko w Polsce, praktycznie na całym świecie. Jeśli chodzi o stronę filozoficzną, bardzo krótko. Jesteśmy jednością duszy i ciała, czyli ciało jest ujmowane krótko jako jak gdyby ten czynnik materialny, a dusza jako forma substancjalna w człowieku. Jeśli ciało jest żywe, to musi być obecny również ten czynnik, który odpowiada za życie, w tym przypadku dusza. Jeśli więc stwierdzamy po długich deliberacjach, że jednak nieprawdą jest, że ciała dawców to są zwłoki, tylko prawdą jest, że to są żywe organizmy zintegrowane, to w takim razie musi być obecny ten czynnik, który odpowiada za życie, czyli dusza człowieka. Również nie da się obronić stwierdzenia, że śmierć jest zjawiskiem zdysocjowanym, rozłożonym w czasie. Śmierci nie należą utożsamiać ze świadomością. Świadomość możemy utracić, jak śnimy, to nie jest stan normalnej świadomości. Nie mówimy o sobie, że jesteśmy świadomością, tylko że mamy świadomość, prawda? Więc nie utożsamiamy się ze świadomością. W związku z czym właśnie ograniczanie śmierci, zdefiniowanie śmierci jako utratę świadomości też nie ma uzasadnienia ani filozoficznego, ani teologicznego, ani też w sumie medycznego. Tutaj nie chcę to za dużo wchodzić w to. W każdym razie jest to taki rodzaj kartezjanizmu medycznego w praktyce, która mówi tak, że większość leczy tak sobie, lekarzy próbuje sobie tłumaczyć, ci, którzy pobierają narządy, że widzę, że to jest żywe ciało oczywiście, ale tutaj nie ma świadomości, a więc nie ma już tej osoby, która tutaj zamieszkiwała w tym ciele. Taka bywa interpretacja. Ale na to nie mamy żadnego uzasadnienia, chyba że jesteśmy skrajnymi właśnie takimi kartezjanistami. Ale akurat Kościół katolicki w swojej antropologii nie uznaje kartezjanizmu, ale tradycję arystotelesowską jako słuszną, która właśnie jest sprzeczna z takim ujęciem. Ponieważ ciało i umysł właśnie tworzą człowieka, należą do jego istoty i oba elementy są współzależne. Jeżeli jest żywe ciało, musi być też wtedy obecna dusza w człowieku, która warunkuje wszystkie jego funkcje. Teraz tutaj nie chcę tak długo o tym mówić. Warto tylko jedno zapamiętać, że nie należy lokować duszy, umieszczać w mózgu wyłącznie. To większość lekarzy tak myśli, większość z nas prawdopodobnie ma taką naturalną skłonność, żeby myśleć, jak ustała czynność EEG, co nie jest faktem u większości tych chorych, ale nawet gdyby, to wtedy możemy mówić o śmierci, bo na pewno duszy już nie ma, ponieważ dusza mieszka w mózgu. Takie bywają uzasadnienia. Ale w rzeczywistości możemy jedno powiedzieć, dusza wcale nie mieszka w mózgu, tylko w całym ciele. I to jest, będąc niematerialna i nielokalna, można powiedzieć, że jest cała w każdym punkcie ciała, ale równocześnie nie możemy w pełni jej zlokalizować, prawda? Dusza jest jednak sama z siebie niematerialna. Na pewno nie można jej ograniczać tylko do mózgu, do głowy, tylko ona jest po prostu w całym ciele całkowita. I dusza jest niepodzielna, prawda, jako niematerialna. I dlatego to jakieś zdroworozsądkowe myślenie tutaj się niestety załamuje w tych przypadkach. Wszystkie czynności człowieka są uwarunkowane przez działanie duszy, czyli wegetatywne, zmysłowe i również umysłowe. Także za warunek życia nie możemy uznać świadomości. Oczywiście ja nie twierdzę, że tu chodzi o jakość życia, ale jeśli mówimy o życiu, to na pewno istnienie czy nieistnienie świadomości nie jest tutaj wystarczającym warunkiem. Oczywiście może być dyskusja, ile jest warte życie człowieka, który ma niepełną świadomość, który nie wróci całkowicie do życia. Ale z góry można powiedzieć, wyniki leczenia, które uzyskał profesor Tarr, pokazuje,
że należy tych chorych leczyć, ponieważ są one lepsze niż się na ogół wydaje. Tylko jeśli tych chorych się zaniedba, to wtedy ten ich stan rzeczywiście się pogarsza. To jest samo spełniające się przepowiednia wtedy. Jeśli chodzi o stanowisko Kościoła katolickiego, wbrew pozorom wcale nie jest ono wypracowane jeszcze tutaj. Jan Paweł II w 2000 roku warunkowo, można powiedzieć, zgodził się na te kryteria, mówiąc, że jeśli cały świat medyczny się zgadza, to wydaje się, że kryteria śmierci mózgowej, jeśli oznaczają dezintegrację całej osoby ludzkiej w jej aspekcie psychicznym i w aspekcie cielesnym, to wtedy można to uznać za śmierć człowieka. Ale w gruncie rzeczy w 2005 roku de facto się z tego stanowiska wycofał Jan Paweł II, ponieważ zorganizowano po prostu sympozjum. I większość lekarzy na tym sympozjum zorganizowanym przez Papieską Akademię Nauk odrzuciła koncepcję śmierci mózgowej. Uznano, że nie jest to wystarczające ani naukowe kryterium. Ale papież Jan Paweł II potem umarł. Te materiały zniknęły z stron watykańskich niestety po jego śmierci. I dlatego uczestnicy tego sympozjum jako protest wydali książkę z tego sympozjum pod tytułem właśnie Finis Vitae, Is Brain Death Real True Death? Po angielsku jest też wersja włoska tej książki. Pod auspicjami Włoskiej Akademii Nauk, Roberta De Mattei z Włoskiej Akademii Nauk. Jest to taki wzięty teolog, który również krytykuje bardzo obecnego papieża, jest takim konserwatystą. I także sprawa wcale nie jest taka, że można powiedzieć spokojnie, że Kościół katolicki akceptuje śmierć mózgową. W gruncie rzeczy trudno to powiedzieć. Raczej wszystko wskazuje, że nie i że jest niezgodne z nauczaniem w ogóle, które mówi o tym, że jeśli coś takiego mamy robić, to musi być po rzeczywistej śmierci, prawda, człowieka. Benedykt XVI nigdy śmierci mózgowej nie nazwał śmiercią człowieka. W ogóle unikał takiego określenia jak śmierć mózgowa. Ani razu go nie użył. W odniesieniu do stanu wegetatywnego w 2004 roku Jan Paweł II się jasno wypowiedział, napisał, że chory, również niezdolny do wykonywania bardziej złożonych czynności, jest i zawsze pozostanie człowiekiem. Nigdy nie stanie się rośliną czy zwierzęciem. I to jest najbardziej istotne. Człowiek albo umiera łącznie z ciałem, albo nie można mówić nigdy o jego śmierci po prostu jako człowieka. To, że przez jakiś czas przynajmniej trudno mu wykazać, czy ma świadomość, czy nie, nie oznacza, że został właśnie rośliną czy zwierzęciem. Te osoby, które zresztą słyszały o sobie, że są rośliną, a się wybudziły, później często mają duże problemy, duże pretensje o to, że tak o nich mówiono. Całe to nazewnictwo jest też niewłaściwe. No, głos Kościoła katolickiego jest bardzo istotny tutaj. Mam wrażenie, że gdyby Kościół tu się jasno wypowiedział, że wydaje się, albo że wręcz po prostu nie da się pogodzić z nauką, z antropologią chrześcijańską i z etyką teorii śmierci mózgowej, wtedy byłaby kompletnie inna sytuacja w Polsce i we wszystkich krajach, gdzie Kościół ma jakąś wysoką pozycję. Dlatego tak bardzo nalegano na Episkopat Polski, aby w jakiś sposób poparł tę koncepcję. I niestety taki list został wystosowany, również biskup Godecki rok temu, gdzie de facto się mówi o tym, że śmierć mózgowa jest śmiercią człowieka. Ja osobiście rozesłałem do wszystkich biskupów w Polsce szereg materiałów, których konkluzja jest taka, jak dzisiaj tutaj, jaką wam prezentuję, że to jest wysoce, że tak powiem, krytykowalna pozycja i nie ma podbudowy naukowej.
też i filozoficznej w gruncie rzeczy nie ma. No, na razie większej reakcji tutaj nie ma ze strony episkopatu naszego, ale episkopat jest oczywiście od spraw wiary, obyczajów. Sprawy medyczne oczywiście nie wchodzą w zakres wprost orzekania. Tutaj najpierw musimy zbadać po prostu w myśl kanonów medycyny całą sprawę. I właśnie rzeczywiste badania wykazują właśnie no, to, że ta koncepcja się nie broni tak naprawdę. No także to jest pytanie, które musi być jakoś rozstrzygnięte prędzej czy później. Jest pytaniem w ogóle dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, co my z tym zagadnieniem robimy. Każdy w jakiś sposób jest za to odpowiedzialny. Tak jak ta Margaret Locke wykazywała, całe społeczeństwo jak gdyby pracuje na to status quo, które jest. Jest to temat tabu, no, trudno się z nim przedostać. Cała sprawa jest skomplikowana o tyle, że jest to bardzo intratna dziedzina medycyny, lukratywna, duże pieniądze na to idą, duże pieniądze dostają szpitale, którzy to robią, lekarze, którzy to robią. W związku z czym trudno się z tego wycofać. Z kolei efekty, jakie są, no to jest osobna sprawa. Możemy później o tym jeszcze podyskutować. Konkluzja jeszcze ogólna jest taka, teza medyczna byłaby taka, że ciała pacjentów z diagnozą śmierci mózgowej nie są martwe. Czy śmierci pnia mózgu również. Teza filozoficzna, osoba nie jest martwa, dopóki żyje jej ciało, i teza moralna, żyjący pacjent nie może być traktowany jako środek lub narzędzie dla dobra innego pacjenta. No i tutaj na końcu może, to są te moje dwie książki, są, przynieśliśmy trochę, gdyby ktoś chciał kupić, oczywiście, to są takie resztki już, to jest w gruncie rzeczy oparte na moim doktoracie pod kierunkiem profesora Talara napisanym. A to jest parę publikacji moich zebranych w książce. Szereg publikacji. Człowiek umiera tylko raz. Wydanych trochę później. No i dlaczego to napisałem? No dlatego, żeby pokazać, że literatura światowa poważna na ten temat istnieje. To pomijano w Polsce bardzo długo. Mimo, że dosyć trudno się publikuje na te tematy, jednak sporo artykułów się ukazuje, także jest się na czym oprzeć w dyskusji. Nie można mówić, że tutaj nie mamy odniesień, nie mamy jakichś twardych danych, nie mamy też no, fachowej dyskusji, jednak takie coś istnieje i możemy tę sprawę od naukowej strony badać. A sprawa wiary jest taka, że po prostu wobec naszych braci i sióstr, którzy znajdują się w głębokiej śpiączce, którzy mają uszkodzenie mózgu, powinniśmy wykazać taką samą troskę jak wobec innych chorych, a nie poświęcać ich dla innych, dla grupy tych, którzy potrzebują, jak się przynajmniej mówi, narządów do przeszczepu. Inną sprawą jest to, że o przeszczepach też mało kto wie, że trudno mówić o tym, nie tylko o ratowaniu życia, w tym przypadku bardzo rzadko można mówić o jakimś ratowaniu życia. Najwięcej przeszczepień to jest to przeszczepienia nerki i w gruncie rzeczy pacjenci po tych przeszczepieniach żyją krócej statystycznie, a nie dłużej. Nie tylko, że nie ratujemy ich życia, tylko skracamy ich życie, co wykazują statystyki. Niektórzy twierdzą, że no ale jakość życia jest większa, bywa też z tym różnie. Także to są złożone zagadnienia bardzo. No niemniej jednak transplantologia oczywiście istnieje. Tu nie chodzi o to, że ja na przykład chciałbym całą transplantologię zniszczyć, tylko no, obejrzawszy przypadki profesora Talara, zajmując się tym wszystkim, stwierdziłem, że no, nie godzi się tak traktować tych chorych, u których doszło do uszkodzenia mózgu, którzy znaleźli się w stanie śpiączki. Na pewno nie są martwi, są naszymi braćmi, siostrami, zasługują na nasze, na jakąś solidarność, prawda? Na, też i na chrześcijańskie miłosierdzie, co często widać w postawie rodziny. I są też bardzo budujące przykłady, gdy rodzina właśnie uratowała tych swoich bliskich,
No i u profesora Talara tych historii było dużo. Na tym bym chciał skończyć. Dziękuję za uwagę i można zadać może pytania. Ja mam dwa pytania i dwa komentarze, ale zmieszczę się w ciągu 2 minut, gdy nie będzie już przedłużania. 1,5 godziny to było dosyć długo. Więc pierwsze... Przepraszam, że trochę za długo było. Ale rewelacyjnie to słuchaliście. Mówił ojciec na mężczyzn. No to mieliśmy tą cierpliwość. Więc pierwsze pytanie jest takie. Czy istnieje definicja śmierci? Bo lekarze bardzo często, szczególnie przyjeżdżający do chorych, czy pogotowie, czy jakiś wypadek, stwierdzają śmierć. Więc czy jest definicja i są jasne kryteria? No bo stwierdzają, tak? Mm-hmm. Amen. Tak. Jest czy nie ma? Jest. To znaczy kryteria są, bo definicja... definicja na przykład... Definicja jest warunkowa. Jeśli, to. Tak, tak. Bo w ogóle... Na przykład w Wielkiej Brytanii, bo chodzi o to, czy istnieje prawna definicja. Prawna definicja śmierci, na przykład w Wielkiej Brytanii nie istnieje, bo nie uważam, nie lubię takiej sztuczności. Jak... To co, lekarze bezprawnie działają? Nie. Oczywiście, że natomiast kryteria, na podstawie których stwierdza się śmierć, tak. Oczywiście są sformułowane i one są zresztą. Tradycyjne kryteria opierają się na stwierdzeniu, zaczynamy od tego, że warunkiem oczywistym jest ustanie krążenia, prawda? Nie tylko oddechu, ale i krążenia. I następujące potem objawy zmiany zwłokach, które wskazują na śmierć, prawda? Wychłodzenie się, sztywność zwłok, prawda? Plamy opadowe, no i tak dalej, i tak dalej. To wszystko lekarz obserwując może stwierdzić, że śmierć nastąpiła. Kiedy w rzeczywistości następuje śmierć, jeżeli zapytamy to od strony takiej już ściśle naukowej, co nam współczesna medycyna mówi? Kryterium, jakie możemy użyć, jest tutaj, jak długo możemy przeprowadzić udaną resuscytację chorego. No ale po ustaniu krążenia. No właśnie. Ale ktoś, kto przyjeżdża do domu... No to stwierdza nam... Pogotowia. No to stwierdza brak oddechu. Brak krążenia. I koniec. Musi odczekać jakiś czas. Jeśli resuscytacja jest skazana, należy ją przeprowadzić. I dopiero wtedy stwierdzamy śmierć. My nie możemy stwierdzić łatwo i wyraźnie, kiedy nastąpiła śmierć, tylko kiedy pojawiają się symptomy świadczące o tym, że śmierć zaszła. Prawda? Mamy pośrednio. Stwierdzamy śmierć pośrednio. Prawda? Nie możemy nigdy powiedzieć, że na 100%, że ten chory w tym momencie... Nie, ale że już umarł, to możemy. To znaczy, że już umarł możemy stwierdzić wtedy, kiedy mamy, prawda, obserwowalne symptomy. Jeśli one są wyraźne, to ta pewność wzrasta. Ale co roku w Polsce zdarzają się przypadki wybudzenia kogoś w kostnicy. Co roku. Stwierdził lekarz, że wszystkie kryteriów śmierć, lekarz odpowiada, a jednak nie. Odpowiada jakoś, oczywiście. Ale to jest tak, że po prostu w rzeczywistości człowiek, to jest trochę tajemnica, jak jest wychłodzony, czasami no naprawdę wygląda, że wszystkie czynności ustały, a tymczasem one powróciły u niego, prawda? To się może zdarzyć. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. Ale ogólnie biorąc, przyjmuje się, że w warunkach normalnej temperatury śmierć i zmiany takie, które są już naprawdę nieodwracalne, występują mniej więcej 20 do 30 minut po ustaniu krążenia. Ponieważ nigdy później nie dało się już przeprowadzić resuscytacji chorego. Czyli jest krążenie. Krążenie. Ale nie od razu w momencie ustania krążenia, tylko sporo czasu. Na przykład dlatego należy nam udzielić takiemu choremu, jeśli kapłan przyjdzie świeżo po ustaniu krążenia i nawet jeśli nie udało się przywrócić tego krążenia, to przynajmniej do pół godziny potem jest głęboki sens i dłużej nawet namaścić tego chorego, dlatego że
no dusza jeszcze w nim jest, czyli jeszcze to jest, jeszcze to jest organizm, jeszcze to nie są zwłoki. Dopiero potem zmiany są już tak dalece zaawansowane, że można mówić, na pewno tutaj już jest śmierć rzeczywista i mamy przed sobą zwłoki pacjenta, ale rzeczywiście no jest to dziedzina empiryczna, gdzie zawsze rzadko, ale pomyłka się może zdarzyć. Teraz mam komentarz właściwie. Komentarz taki mi się nasunął. Ludzie są zachęcani do podpisywania takich oświadczeń, że w wypadku śmierci mojej, zgadzam się na pobranie narządów. I wydaje mi się, że po tym, co tutaj ojciec powiedział, to podpisując coś takiego, musimy sobie zdawać świadomość, że my podpisujemy coś więcej. My podpisujemy coś takiego. Zgadzam się na moje uśmiercenie w celu pobrania narządów. Przy czym zgadzam się również i na to, że być może nie będę w ogóle znieczulony. No tak, tak. Nie, no w ogóle. Żeby mnie... Ja chciałem zadać to pytanie. I to trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Oczywiście ja mogę tak zrobić, ale trzeba być świadomym tego, że to jest tak naprawdę zgoda na ewentualne moje uśmiercenie w celu, żeby ktoś dostał moje narządy. Bo no i teraz jest takie łatwe pytanie dotyczące pierwszego slajdu, jeżeli można by było go pokazać. Tak. Pierwszy. Pierwszy, dokładnie. Znaczy nie, po tytule. Momencie, nie jest, przepraszam, tak, że to trzeba najpierw złożyć deklarację, że nie można pobierać odrębnych narządów, a wszystkie brak tej deklaracji jest odbierane jako deklaratywna zgoda. Nie, właśnie problem jest taki, że mamy zasadę zgody domniemanej w Polsce. Tak jest. No właśnie. Każdy, kto nie zarejestrował się w centralnym rejestrze sprzeciwów, to wtedy jest uznany za... za dawcę, za potencjalnego dawcę na zasadzie zgody domniemanej, co jest oczywiście kategorią prawną niezwykle wadliwą według mnie, bo na tej zasadzie możemy na zasadzie zgody domniemanej wszystko domniemać, prawda? Właśnie, może ktoś na zasadzie zgody domniemanej powiedzieć, ten człowiek na pewno chciał komuś sąsiadowi dom podpalić, więc musimy go zamknąć na 10 lat do więzienia, bo nie możemy tego wykluczyć przecież. To są tak... Tyle ma w sobie mądrości, taka zasada zgody domniemanej po prostu, a takie coś w Polsce jest. Bo mało kto wie, że trzeba wejść na stronę Poltransplantu, tam jest jedna z rubryk, centralny rejestr sprzeciwów, wyskakuje strona w PDF-ie, należy ją sobie wydrukować, wypełnić, dosyć proste są tam pytania, podać swoje dane i po prostu wysłać pocztą na wskazany adres do Warszawy. Jest to dosyć skomplikowane, zniechęcające i większość ludzi tego nie zrobi po prostu z różnych względów i dlatego no, nie brakuje dawców w Polsce. I były przypadki w Radomiu, na przykład pobierano narządy, mimo że rodzina twierdziła, że chory się wcale nie zgadzał i nawet prawnik był obecny i coś, pobrano narządy i tyle. Chciałem zapytać, bo dużo cytatów z publikacji tam było z 2005 roku, u nas ministerstwo 2007 rok, zapis, 5 tam kryteriów. Od się bierze, czy przez te sukcesy transplantologii polskiej, z jakieś takie lobby mocne transplantologów? Co się zmieniło na przestrzeni tych 10 czy 15 lat? Nic się nie zmieniło, rozkręciła się praktyka pobierania narządów w Polsce. To jest po prostu jakaś taka branża, biznes, tak? No, jest, no po prostu ludziom się proponuje, na przykład dializowanym pacjentom, no, że można dostać nerkę, prawda? Wiem o przypadku kogoś, ojca któregoś z moich znajomych, że go wręcz skłoniono do tego i po tej operacji się czuł znacznie gorzej niż przedtem. Bo występują liczne powikłania, znaczy liczne też skutki tego. Trzeba zażywać cały czas leki blokujące odrzut tego narządu przeszczepionego. Organizm nigdy nie zaakceptuje przeszczepu. Zawsze będzie dążył do jego zniszczenia i usunięcia. Taka jest naturalna reakcja organizmu, więc trzeba niszczyć tą obronę immunologiczną, czyli dawać leki, które obniżają normalny poziom odporności. I to jest ten biznes.
I te leki bardzo dużo kosztują właśnie. Trzeba do końca życia te leki zażywać. Na ogół na przykład nerka jest odrzucana i trzeba robić drugą, trzecią operację. No i za każdym razem to jest cała maszyneria działa, prawda? No więc to jest związane z dużymi nakładami finansowymi i tak dalej. No jest to biznes w krajach zachodnich, w Polsce też w jakimś tam sensie. A czy chorzy na tym wiele zyskują? No, tu jest też duża dyskusja, niektórzy uważają, no ale generalnie jest to lepsza jakość życia, zwłaszcza po tym przeszczepieniu nerki. Jeśli chodzi o przeszczepienia serca, to znacznie się mniej ich robi teraz niż kiedyś. Okazało się, że na początku te kryteria były zbyt szerokie i te przeszczepienia bardziej szkodziły pacjentom niż pomagały biorcom i skracały im życie, prawda? Dużo takich przypadków w sumie było. No, zmieniono to, zawężono kryteria. Ogólnie biorąc, wydaje się, że to jest przejściowy etap medycyny. W przyszłości będzie regeneracja narządów, będzie tworzenie w jakiś sposób narządów. Szuka się innych możliwości, bo wyniki wcale nie są tak dobre jednak, prawda? To tyle można powiedzieć.